Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. Okej. Jesteśmy w pobliżu Sildan, wykonujemy questy na jakby pobliskich, nie jak nazwać, chatkach. No nie, jak to nazwać. Oczywiście frapsy musi je rozkręcić, więc nie wiem czy... teraz używanie czarów to jest dobry pomysł. No tak, się musi trochę jakby na razie tak... nie wiem, frap się musi przyzwyczaić do Gothica, czy nie wiem co. Ale w każdym bądź razie myślę, że zaraz... piękny lag. A przynajmniej przypomina mi się czasy starego pampa. Siema, panie rozpływasz. What the fuck? A dobra. Pyk. Pyk. I pyk. No. No ciekawe co się stanie. Jakbym kliknął... opcję, poziom trudności, trudny... zamiast sobie alternatywna... SI. To trochę powinno podnieść poziom trudności, no bo jest, no, jednak trochę za prosto. A no nie. To by też było raczej trochę trudne oglądanie ciągle... no nie wiem. Jakoś nie będzie dzisiaj się wysłowić dobrze. Sorry za to, jest jakoś tak, nie wiem. Wcześnie, więc... chyba już nie do końca się budziłem. Ale, co tam? Kogo my tu mamy? Bram. Co wiesz o Sildan? Sildan jest nazywane miastem łowców. Kiedyś mieszkało w nim wielu myśliwych, ale kiedy przybyli tu orkowie, musieliśmy się wynieść z miasta. Teraz jest nas tylko garstka, mieszkamy w górach. A na co ty polujesz? Na wilki. Wyłącznie na wilki. Te bestie są niebezpieczne, ale za skóry można dostać sporo pieniędzy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Jeżeli znasz się już trochę na polowaniu, mogę cię nauczyć kilku sztuczek. Dobra, idziemy na wilki. Zapolujmy na wilki. No dobrze, zobaczymy co potrafisz. Chodź ze mną. Dobra. Wiem. Ładne wilki, okej. Ale jeszcze tylko jedno sprawdzić. Mam 7 futer, tak? Oni chcieli 8. Więc trzeba będzie tam jeszcze wrócić, ale najpierw pójdziemy z nim na te wilki. O, właśnie zobaczymy jak podniósł się poziom. No, już to pilca nie mamy na hita, więc powinno być jakoś lepiej. O jedną parszywą bestię mniej. No chodź, idź, biegnij. Ciekawe czy wilki będziemy mieć na hita z tej kuli ognia. Sam się o to prosiłeś. Ale... głupi fraps. Z tym program jest na mnie naprawdę. Biegnij. To załatwi sprawę. Denerwuje mnie ten program czasami naprawdę. No ale chyba już nic na co nie poradzę, to już jest moja pola. No chyba żebym musiał dokupić więcej RAM, no ale... kasa jest mi na razie trochę potrzebna, więc... no, nawet wilków nie mam na hita. No, a to już powinno być wiele ciekawsze. Tak przynajmniej myślę. Okazałeś! Win. I... no, ty głupi wilku! Nie denerwuj mnie! Usta. Jeszcze gdzieś tutaj widzisz wilki? Tu jest jeden. Okazałeś mu! O jedną parszywą bestię mniej. Powiedz mi coś ciekawego. No, no, to było coś. Srebrne wilki należą już do przeszłości. Tak, świetnie. Niezły jesteś, towarzyszu. Dobra. Zresztą. Pokaż mi swój. Bardzo. A co ty tu masz? Tam. Mało ciekawe. Dobra. Też tylko się wrócę
A, nie chcę mi się tego wybierać, Sylwiku. Wrócę się na tą farmę, gdzie... gdzie mieli te futra i poszukam jeszcze jednego, bo z tego co widzę, to oni chcą jeszcze jednego futra. O, kuferki. Dobra. Rozprowacze, to wiem, wszystko chyba z rozprowaczy. Czekajcie chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem, więc... Teraz gdzie jest ta? Ta farma? Farma? Chatka, nie farma. Ale co są zębacze, czyli w tamtą stronę. Ziomany. Teraz właściwie te mikstury nie są mi potrzebne za bardzo, więc... Poza czym tak, uganiałem się przez 50 odcinków, już jest dla mnie praktycznie bezużyteczne. Znaczy, może nie tak do końca bezużytecznie, no bo... Kurde. No bo jednak przy jakichś takich większych bitwach będę potrzebował tej mikstury. Ciekawe, co to jest. Co tu jest? Co tu jest? Tu jest jaskinia, a w jaskini jest... Jest... Rozpruwacz. Fajnie. Tylko rozpływacz jest? Monety jakieś... O! Dwa rozpływacze. Wow. Trzy rozpływacze! To aż już... Magic. Idźmy stąd. Nie chcecie. O. Szczurka, rozpływacz, rozpływacz. Metalowy kuper. Nie, to nie otworzę. No to nie. To wszystko? Jakoś tak. No nie wiem, coś trudniejszego by się przydało jednak. Nawet tak jak na trudne, no to widać, że ten mak jest dosyć potężny. Mógłbym spróbować jeszcze włączyć ten balans alternatywny, no ale wtedy jest taki problem, że mi się kasują save'y. Czy może nie, że się kasują, tylko po prostu nie ma ich wtedy. O, i jest sobie pewien problem. Gdzie wy macie ten ostatni kufer? Może w domku? Nie reaguj się. Macie tu? Dawać mi to. Co za gnoje? Ja chcę... Może tu? A tu się schowało! Aś, spryciarze. Jak mam to wziąć? Chcę to wziąć! O. Okej. Okay. No to chyba wszystko. Możemy wracać do Silden. Teleportnę się. Co to? Tyk. Powinno być... Powinno nawet frapsa nie wyłączyć. O, nie wyłączyło. Ej, bardzo dobrze. Dobra. No to... Co by tu teraz zrobić? No nic, pójdziemy od akcji skóry na razie. Zobaczymy potem. Aha. Szukamy tych strażników tutaj i wyślemy ich... wyślemy ich tutaj. Do tego pana. Pan Orka. I chyba wszystko. Powinno już starczyć na punktów. Nie mam czasu. Stoję na straży. Wszystko w porządku? Stoję tu od wielu dni. Jestem głodny. Mam ochotę na pieczeń. 5 kawałków. Masz. Mam dla ciebie pieczeń. Dawaj. Masz tu złoto. Wow, no dobra, ale przynajmniej może iść pilnować. Więc pójdę się rozejrzeć. Idź do Tenpoka i powiedz mu, że od tej chwili będę w mieście. Dobra, idziemy do drugiego strażnika.
tego pana. W Silden potrzebują więcej strażników. Więc udam się tam. Powiedz ten pokowi, że... Dobra, powiem. I w sumie chyba został jeszcze jeden. Ale nie jestem pewien, czy to jest on. No i jeszcze kowal. Musimy po prostu wysłać kowala. I powinno nam starczyć już punktów. Chociaż nie jestem do końca pewien. Więc jak mi nie starczy, to nie bić. O. Silden potrzebują kowala. Oh, doskonale. Nareszcie będę mógł zrobić coś pożytecznego. Hej, jeśli chcesz, wpadnij do mojej kuźni, chłopcze. Będę pamiętał. Dobrze. Okej. Okay. Chyba nie ten śpiący nób. O, jest mora. Silden potrzeba więcej strażników. Pójdę tam, ale Denpok musi się o tym dowiedzieć. Dowie się, bez problemu. Się raczej nie wyda. Nie ma problemu, dowie się. I wezmasz skóry. Proszę, mam tu skóry od myśliwych. Świetnie, daj je tutaj. Proszę. 1500 złotych monet. Oddaj złoto myśliwym. Ale nie ociągaj się. Fuck you, moje złoto. Nie lubię was. Foch. Nope. To miało być moje złoto. Nie lubię was w ogóle, jesteście chamscy. Kurde, ja tuż już się cieszyłem, że to do złota, a to się okazuje, że muszę oddać to złoto. Ale... głupie. Tylko tego nam trzeba. O. W tym sobie można pogadać. Lepiej zważaj na słowa. Hej, kim jesteś? Nazywam się Hatlos. Buduję tu łodzie, a przynajmniej kiedyś budowałem. Jego quest da mi reputację do Silden. Kiedyś? Co się stało? Rozejrzyj się dookoła. Ci brudni orkowie zniszczyli mi cały interes. A poza tym... straciłem swoje narzędzia. Ale przecież masz dużo narzędzi. To nie to samo. Tamte narzędzia należały jeszcze do mojego pradziada. Przeklęte ruiny! A co się stało z twoimi narzędziami? To było tak. Wypłynąłem w próbny rejs moją nową łodzią. Uderzyłem w coś i moja łódź poszła na dno. Ledwie zdołałem dopłynąć do brzegu. A co do tego mają twoje narzędzia? Zabrałem je ze sobą. Jak mówiłem, testowałem nową łódź. Zaatakowały mnie dwie bestie i prawie rozerwały na strzępy. Rzuciłem w nie narzędziami. Ledwie zdołałem uciec. Okej, przyniosłem. Przyniosłem. Świetnie. Daj mi znać, kiedy już je zdobędziesz. Co z tego chyba mam. Dobra, dostaniemy złoto. Być może dostaniemy tam dwa punkty do Silden, chociaż to nam dużo nie da. No ale... pływanie bezimiennego w szacie. Właśnie nie byłem takim, żebyś nie miał pływać, ale chyba już to mówię. Okej. Okay. Tutaj są miaszczury. Jeden z nich ma to... to o! Cierpiący na zatwardzenie jaszczur. No... cierpiący na ślepotę bezim. Łoż ty! Ty kurde, to ty mnie tutaj tak zachodzisz. No. Ja chcę cierpiącego na zatwardzenie jaszczura. O! Ma druidzki kamień. Dobra, czas się skończył. Ale myślę, że jeszcze szybko tego topielca zabijemy. Szybko. Biegnij. No biegnij, tak. Brawo. Brawo ja. Płyń. Szybko. Płyń. Gdzieś tu jest ten topielec, nie pamiętam. Szukałem go trochę, a on już w ogóle w pobliżu Galder nawet szukałem, a się okazało, że on gdzieś tu jest. Gdzieś tu. W tych okolicach. O. Gdzieś właśnie tam. Pojdź. Szybciej, nie mam czasu. Faktycznie wszystkie topielce z Slidenrem
Zabił. Nasycony topielec. Wow. Nie tak to miało być. Czemu ten nasycony topielec ma inny kolor? Chodź. Jak topielec jest nasycony, to to zmienia kolor? To się nadaje do National Geographic. Dobra. Ale już trochę czasu temu skończył się czas, więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w GTA 3. Na razie.